najbliższy wtorek, 30 stycznia, w Teatrze Śląskim odbędzie się Wieczór Wspomnień poświęcony Krzysztofowi Respondkowi. Artyści, z którymi spotykał się przed kamerą i w teatralnych garderobach, podzielą się osobistymi wspomnieniami o przyjacielu. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Karolina Komada. Ponad miesiąc temu, dokładnie 22 grudnia, zmarł śląski aktor i kabareciarz Krzysztof Respondek. Jego przyjaciele po 20-30 latach znajomości mają z nim wiele wspomnień. A Krzysiu mieszkał w Tarnowskich Górach, więc to był kawałek do Chorzewa. Miał takiego, pamiętam, starego Fiata 125P. I pomiędzy próbami, bo próby były 10.14, 18.22 lub spektakle wieczorem, to zostawał w teatrze, bo oszczędzał pieniądze i spał na takiej kanapce, a żeby trochę ulżyć budżetowi domowemu, to został przewodnikiem po sztolni Czarnego Pstrąga. Te i jeszcze wiele innych anegdot widzowie Teatru Śląskiego będą mogli usłyszeć podczas wieczoru wspomnień pod tytułem Aktor. Chcemy opowiedzieć o tym, jakim wspaniałym aktorem był Krzysztof Respondek, którego aktywności można było zobaczyć na różnych polach. Oczywiście bardzo dużo tego było na estradzie, ale też nie należy zapominać o tym, że Krzysztof Respondek był wykształconym aktorem znakomitym, który zaczynał karierę w Teatrze Rozrywki. Tam zabłysnął w wielkim musicalu Evita, gdzie cała Polska go zobaczyła. No, widzieliśmy go też w wielu filmach, między innymi w reżyserii Maćka Pieprzycy, ale również w serialach, więc no, chcemy pokazać jego bogaty, różnorodny dorobek. Swoją obecność potwierdzili między innymi Piotr Kupicha, Barbara Lubos, Krzysztof Hanke, Grzegorz Poloczek i wiele innych artystów. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na cele charytatywne.